mnie cały czas, że wzrok, że on nie będzie widział. Ja tuż przed obłóczynami, czyli przed przyjęciem sutanny, kiedy słyszałem, że już te głosy, które absolutnie nie były głosami mistycznymi, się wzmagają, poszedłem do lektora, bardzo przyzwoity człowiek. Naprawdę niezwykle przyzwoity człowiek. Alkoholik, ale wrażliwy i przyzwoity. Większość alkoholików jest wrażliwych. No właśnie dlatego piją. I ja mu powiedziałem z taką wielką szczerością: księże rektorze, jeżeli ja poczuję, że mój wzrok będzie w sposób istotny przeszkadzał w pełnieniu posługi kapłańskiej, to ja księdzu przysięgam, że ja sam zrezygnuję. To go chyba ujęło i tak na mnie spojrzał i powiedział: Jan, jeżeli do końca trzeciego roku ci nie wyrzucimy, to osobiście wyrzucę cię za wszystko, ale nie za wzrok. I to było bardzo uczciwe postawienie sprawy.